Jesteś na szczycie tej wieży, na tym tarasie. Rozglądasz się ciekawie w koło i sprawdzasz, czy tam ktoś już bez wyraźnego mojego zaproszenia się nie kręci, już się tam nie zjawił. Porozglądaj się, popatrz swoim wewnętrznym okiem, czy tam przypadkiem kogoś nie zauważysz. Już. I powiedz nam. Widzisz kogoś? Kobieta. Kobieta. Czy to jest znana ci kobieta? Już ją widziałem, ale nie wiem, kto to. A w jakich okolicznościach ją już widziałeś? Wróć się w czasie do tego momentu, kiedy ją widziałeś i gdzie to było i w jakich okolicznościach. Dawno, dawno temu. Ktoś mnie z nią poznał. To było w domu u kogoś. W tym życiu? Czy w jakimś innym czasie? Nie. To było dawno. W jakimś poprzednim życiu? Tak. No dobrze. Zanim wejdziemy w ten moment, kiedy ją zobaczyłeś pierwszy raz, ja teraz z nią chcę porozmawiać. Zanim z nią do tego, to opisz mi, jak wygląda, na ile lat wygląda, jak jest ubrana, z jakiej epoki, jak byś to ocenił? 30 kilka lat. Średni wzrost. Tak. Ciemne włosy. Tak. Ubrana. Kilka. Może poprzedni wiek. Czyli 20 czy 19? 19. 19. Dobrze. To teraz popatrz jej w oczy i opisz mi, jak wyglądają te oczy. Brązowe, duże. Duże, brązowe, ładne. Piękne. Dobrze. To teraz ja z nią porozmawiam. Możesz ją przepuścić, że z nią będę rozmawiał bezpośrednio, albo będziesz powtarzał to, co ona będzie odpowiadała na moje pytania. I do niej się zwracam. Powiedz mi, moja droga, kim ty jesteś? Jakie jest twoje imię? Anna. Jak? Anna. Wananna? Anna. Anna. Witaj, Anno. Powiedz nam, dlaczego jesteś zainteresowana Łukaszem? Dlaczego się pojawiasz w jego życiu? I teraz, i kiedyś tam w poprzednich wcieleniach, co cię łączy z obecnym tutaj Mateuszem? Kocham go. Byliście partnerami kiedyś? Tak. Czy to była miłość? Partnerami byliście, tak? Tak. Opowiedz nam, Anno, kiedy to było, kiedy byliście parą, gdzie to było i kim w tym czasie był obecny Mateusz, w tamtym, kiedy byliście parą, w tamtym wcieleniu. Kim był Mateusz? Żołnierzem. To był jego zawód? Był zawodowym żołnierzem, czy po prostu był wcielony? Był zawodowym żołnierzem. Zawodowym żołnierzem. Jaki stopień miał?
Oficer, ale nie znam stopni. Aha. Długo byliście paro? Rok. I na skutek czego tylko przez rok? Co się stało? Musiał wyjechać. Z jakiego powodu musiał wyjechać? Kazali mu. Jego... Czyli rozkaz wojskowy. Tak, przełożenie kazali. I jak wyglądało wasze rozstanie i pożegnanie przed tym wyjazdem? Czy składaliście sobie jakieś przyrzeczenia, jakieś obietnice, jakieś, jak to się odbyło? Że się spotkamy jeszcze, że wrócimy do siebie. I czyście się spotkali, wróciliście do siebie jeszcze w tamtym wcieleniu? Nie. A jeśli nie spotkaliście się, to znasz przyczynę, żeście się nie spotkali w tamtym wcieleniu? On po prostu wyjechał, już nie miał możliwości? Czy po prostu cię zostawił, gdzieś tam zapomniał, jak to było? Zabili go. Został zabity? Tak. Na wojnie? Tak. Powiedz nam, Anno. I od tego czasu, jak on został zabity, a ty jeszcze żyłaś, ale w końcu również zmarłaś, czy spotkaliście się po drugiej stronie życia, ze świata? Tak. I jak wyglądało wasze spotkanie? Tam, po drugiej stronie. Cieszyliśmy się. No dobrze. To tamtą sytuację zostawimy. Z tamtego wcielenia i z tamtego po prostu czasu, kiedy byliście razem w światach i wracamy do dnia dzisiejszego, tu i teraz. Mateusz jest w tej chwili w odmiennym stanie świadomości i widzicie, jesteś obok niego. Jesteś? Jeżeli jesteś obok niego, powiedz nam, dlaczego się zjawiłaś w tym wcieleniu i tak jakbyś była obecna w jego życiu. On cię wprawdzie fizycznie nie widzi, ale teraz cię widzi, będąc w odmiennym stanie świadomości. Dlaczego przebywasz obok niego? Z tęsknoty, czy z tego, żeście sobie obiecali, że będziecie razem? Jak to jest? Tęskniłam. Tak. Chciałam pomóc. Chciałaś pomóc Mateuszowi, tak? Tak. Jesteś pewnego rodzaju takim opiekunem. Ale powiedz mi, jaki masz zakres możliwości pomagać Mateuszowi? Czym możesz mu pomagać? Mogę mu doradzać. Tak. Ale... Mogę też leczyć. Możesz leczyć. A skąd masz takie możliwości? Czy to osiągnąłaś ten stan, tą możliwość, będąc po drugiej stronie? Ktoś ci dał taki dar? Nie, za wcześniej to miałem. Aha, jeszcze żyjąc w ciele, tak? Tak. A powiedz mi, jaki jest zakres twojej wiedzy na temat funkcjonowania ciała człowieka w porównaniu z twoją wiedzą w
jak jeszcze byłaś w ciele fizycznym. Czy twoja wiedza na temat funkcjonowania organizmów ludzkich od tamtego czasu wzrosła? Wiesz dużo więcej, czy możesz korzystać z pomocy i podpowiedzi twoich znajomych z zaświatów? Jak to jest? Sam organizm nie, ale energia tak. Czyli tylko energetycznie poznałeś zasady działania energetycznego, tak? Lepiej teraz. Rozumiem. Aha. A czy przebywasz z Mateuszem teraz bez przerwy cały czas? Jesteś... Nie, ale często. Dobrze. To teraz zrobimy taki eksperyment, oczywiście, który będzie miał na celu tak jakby pogłębić wiedzę twoją i Mateusza na temat tego guza, który był w głowie Mateusza i został zoperowany chirurgicznie ten guz. Byłaś przy tym? Tak. Widziałaś wszystko, słyszałaś dyskusję między lekarzami, o czym oni rozmawiali w czasie tej operacji? Tak. Okej. Czy oprócz ciebie był ktoś z waszej strony tej duchowej, z tej zaświatowej jeszcze w czasie tej operacji? Porozglądaj się, Anno. Powiedz, czy tam ktoś jeszcze jest? Tak jest. Kto jest? Nie wiem, on tylko stał i obserwował. Dobrze, to teraz zwracam się do Łukasza. Łukasz, jesteś w tamtej sytuacji. To jest jeszcze przed operacją. I widzisz, że jest Anna. I widzisz tą istotę, która tam gdzieś również jest, która jest tak jakby bezcielesna. Widzisz ją, tą istotę, tą osobę? Tak. Przyjrzyj się i opisz, jak ona wygląda, ta istota. Mężczyzna, elegancko ubrany. Czy ty go znasz? Nie znam. Dobrze. Popatrz mu w oczy. Elegancko ubrany, a jakie ma oczy? Złe. Złe oczy. Czyli to nie jest ktoś ze strony światła, tak? Nie. Dobrze. To teraz ja, jesteście tam, jeszcze przed operacją. Jesteście tam. Jest Anna, jesteś ty, jest cały zespół lekarzy i jest ta istota o złych oczach. Ja jeszcze to tam w tamtym czasie zapraszam twojego opiekuna, powiedzmy z mojego jego punktu widzenia tego bezimiennego archanioła. Mam na myśli L, tą istotę. L, zapraszamy cię tam na tą operację Mateusza, która się tam odbywała, nie wiem, parę lat temu, czy ileś tam. Jesteś? Tak, jestem. Zanim pójdziemy w czasie do przodu, powiedz nam mi, co to za istota o tych, nazwijmy to wprost, złych oczach. Kto to jest? On został wysłany tutaj. Tak. Jego celem było przeszkodzenie w operacji. Rozumiem. Żeby źle poszło. Kto go przysłał? Kto go przysłał? No.
ci, którzy byli z Mateuszem zawsze. Ta ciemna strona, tak? Tak. To będziemy musieli jeszcze teraz przed tą operacją dojść do momentu, kiedy ta ciemna strona to jakby nabrała prawa lub bezprawnie zainteresowała się Mateuszem. To z poprzedniej sesji wynikało, że ta ciemna strona się boi Mateusza w każdym wcieleniu. Czy to prawda? Tak. I teraz niech tamta strona powie, dlaczego ona się boi tego naszego Mateusza. Bo gdyby urósł i się, gdyby się rozwinął, to byłby bardzo niebezpieczny dla niej. No już możecie sobie przypomnieć, że faktycznie on ma taką moc w swoim polu, że może was przepędzić. Zresztą zostało to wykonane już tego, no ale to dla przypomnienia w tej chwili powtarzamy to jakby tą sytuację. Mateusz ma moc. I powiedzcie mi, dlaczegoście zwrócili uwagę na niego i skąd się dowiedzieliście, że Mateusz ma taką moc? Szukaliśmy takiego jak on. Po co? Albo żeby przeszedł na naszą stronę, albo żeby go zniszczyć. No albo działanie przeciwko nam. Tak, no i co, udało się wam cokolwiek zrobić? Nie, ale działamy. Staramy się. Dobrze, to wiem, że tak jest. Na razie ten wasz wysłannik, który jest przygotowany w tym miejscu, kiedy za chwilę zacznie się operacja, ale ja zamrażam tą istotę. Ona nie ma prawa w ogóle ingerencji w operację. Może być tylko świadkiem, żeby się przekonać, że te wasze zakusy nie będą miały żadnej mocy. Czyli zamrażam tamtą sytuację, tą ciemną stronę. A teraz przystępujemy do operacji. Jest z nami Anna, jest L i są lekarze. I teraz chciałbym posłuchać dialogów, konwersacji, wymiana uwag lekarzy między sobą na temat stanu Łukasza. Co mówią? Jak już tam mogli zobaczyć w sensie no, takim fizycznym wnętrze czaszki i to miejsce, gdzie te guzy jeden czy tam nie wiem jest. I co mówią? Na gorąco. Jeszcze przed zaczęciem chirurgicznego działania. Źle umiejscowiony. Źle umiejscowiony, czyli spodziewali się, że będzie łatwiej? Myśleli, że będzie trochę łatwiej. Na czym polega trudność, żeby tą operację przeprowadzić całkowicie bezpiecznie? Na czym ta trudność polega? Guz uciskał na nerw wzrokowy. Było niebezpieczeństwo zniszczenia nerwu wzrokowego. Jeśli sobie przypominam, to Łukasz faktycznie po tej operacji miał problemy z okiem, tak? Tak. Czyli wynika z tego, że w czasie tej operacji, którą przeprowadzono, jednak doszło do jakiegoś uszkodzenia, tak? Tak.
Dobrze. To teraz zwracam się do Anny. Anna, byłaś w czasie operacji. Widziałaś, że tam coś się stało nie tak, jak trzeba. I powiedz nam, jakie ty podjąłeś działania, żeby wzrok Mateusza wrócił do normy? Gdyby nie ja, to by w ogóle nie widział. Na czym polegało twoje działanie? Opisz mi to po prostu tak, twoje czynności, myśli, pragnienia i tak dalej. Jak to wyglądało? Lekarz chciał wykonać cięcie. Tak. Gdyby je wykonał w taki sposób, jak on chciał, to Mateusz by nie widział. Powtórz to, Łukasz, bo była przerwa w telefonie. Jeszcze raz. Gdyby lekarz wykonał cięcie tak, jak chciał, to Mateusz by w ogóle nie widział. Dzięki mnie. Tak. Tylko ma problemy, ale widzi. Jak to zrobiłaś? Ja pokierowałem lekarzem. Ja mu powiedziałam, jak ma to zrobić. Podsunęłam mu myśl. Jaką? On chciał z innej strony zacząć wycinanie. Ja powiedziałam, że zrobił to z drugiej. I tak zrobił. Dzięki temu jest tak, jak jest, a mogło być dużo gorzej. Teraz zwracam się do L. L. Powiedz nam, mój drogi, czy w czasie tej operacji doszło jeszcze do innych uszkodzeń mózgu Łukasza, które później przez lekarzy fizycznych powstało zalecenie brania jakichś hormonów. Na skutek czego, jak to się stało, że te hormony zostały zalecone do brania? Aby wyciąć guza, trzeba było uszkodzić przysadkę. Przysadka steruje wszystkimi hormonami. Tak. I spowodowało to zaburzenia produkcji wszystkich hormonów w organizmie. W konsekwencji tego musi on przyjmować je z zewnątrz. Da. Organizm sam ich by nie wytwarzał. Mateusz musi brać lekarstwa. I w obecnym stanie jego zdrowia pod tym względem, jeśli by przestał brać te hormony, to by mogło dojść do tragedii, do zejścia Łukasza, tak? Najprawdopodobniej tak. Dobrze. To teraz proszę mi doradzić, mnie, Bolesławowi. Kogo ja mam poprosić, ażeby tą uszkodzoną przysadkę doprowadzić do stanu pełnej sprawności brutalności? Kto jest władny, żeby w sposób energetyczny, czy wręcz operacji fantomowej naprawić tą przysadkę Mateusza. Ewa, co na ten temat możesz powiedzieć?
Jest ktoś. Przyszedł ktoś? Tak. Kto to jest? Zwracam się do niego. Kim jesteś? Jakie masz wiedzę i uprawnienia, że możesz to zrobić, żeby naprawić przysadkę Mateusza? Nazywają mnie? Tak. Zeus. Zeus? Ten starogrecki Bóg? Nie jestem nim, tak mnie nazywają. Aha. I w tej chwili twoje miejsce to jakby przebywania w tych momentach, kiedy nie jesteś zapraszany do interwencji, to gdzie przebywasz? W wielkim lesie. Zeusie, jesteś sam w tym wielkim lesie? Nie, jest tam wiele istot. Jest tam wiele istot, które każda z tych istot ma jakieś tam ekstra właściwości i możliwości. To jest ten świat, to jakby, jak byś go nazwał, ten świat? To jest ten świat, w którym wy żyjecie, tylko nie wiecie, że jest takie miejsce. Aha. A istoty, które tam żyją, tylko niektóre mają inne moce, możliwości. Aha. Pozostałe są takie jak wy. Rozumiem. Zeusie, czy możesz doprowadzić na prośbę Mateusza, na prośbę Anny, moją prośbę, a El na pewno też nic nie będzie miał przeciwko temu, żeby zregenerować do pełnej sprawności przysadkę Mateusza? Jeśli tak, to zrób to teraz. Jego przysadka tak naprawdę funkcjonuje. Tylko ona nie... nie jest w stanie wysyłać sygnałów do organizmu, bo nie jest z nim połączona. Problemem jest... związanie tego połączenia. To jest najważniejsze. Możesz to zregenerować, ten nerw, który by ewentualnie umożliwił to? Mogę rozpocząć ten proces, ale to będzie trwało. To nie będzie proste. Na mój taki laicki sposób rozumowania, czy po prostu trzeba będzie uruchomić takie poboczne połączenie nerwowe? Obejście takie. Takie obejście, taki bypass. Bo główne połączenie zostało zniszczone, trzeba uruchomić takie zastępcze. Rozumiem. Powiedz nam, jak długo ten proces w energetyce, to prawdopodobnie można to zrobić już, to jakby, ale już w biologii, w organizmie, jak długo ten proces wytwarzania tego obejścia, tego bypassu będzie trwał czasowo? Minimum pół roku. Czy to będzie proces? Czy to będzie proces i powiedzmy finał tego procesu, tak jakby zostanie w pewnym momencie, ale nagle odczuty przez Mateusza, czy to się będzie poprawiać stopniowo coraz bardziej, coraz bardziej? Będzie odczuwał
poprawę cały czas, ale w pewnym momencie poczuję, że się to stało już zupełnie. Że to nastąpiło. Okej. Dzięki. Teraz pytanie. Bo mówisz, że to gdzieś pół roku będzie trwało. Ale w tym czasie Mateusz musi w dalszym ciągu brać z zewnątrz te hormony? Tak. Dobrze. Jeśli za te pół roku zrobię sesję i w sesji w odmiennym stanie świadomości ty lub ktoś potwierdzi nam, że już ta łączność między przysadką jest w porządku, to wtedy będzie można bezpiecznie odstawić leki hormonalne. Będzie trzeba najpierw sprawdzić, czy wszystko jest wyrównane, czy wszystkie hormony są wydzielane w sposób odpowiedni, w odpowiednich... To jasne, tylko ja zresztą mówię, że w następnej sesji na ten temat, czyli powiedzmy po tym pół roku, zrobimy sesję i wtedy wszystko mi z powrotem wyjaśnicie, czy to już wszystko gra, tak? Tak. Jeśli rokowania są dobre. Tak. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że po tym czasie, po stwierdzeniu, po potwierdzeniu, można będzie bezpiecznie odstawić leki, tak? Jest to prawdopodobne, a jeszcze bardziej prawdopodobne jest to, że będzie można w znacznym stopniu je ograniczyć. Okej, to zobaczymy za te pół roku i tego. No dobrze. To teraz, na ten moment, czy coś w organizmie biologicznym Mateusza odnośnie tej operacji i tych skutków tej operacji i tych usunięcia tych guzów, możemy jeszcze coś zrobić, czy nie ma takiej potrzeby? Tylko to, cośmy stwierdzili, jest już to jakby no, wszystko, co jest do zrobienia na ten moment. Procesy się rozpoczęły, trwają. Trwać będą i ostateczne efekty będzie widać już niedługo. Na razie nie trzeba robić nic więcej. Okej, dziękuję Wam. Dziękuję Zeusowi. Anno, zostań jeszcze z nami, El też proszę, żeby został. I teraz jest czas, żeby wyjaśnić sprawę techniczną. Dlaczego łączność przez Skype'a z mojej strony tam do Mateusza jest prawidłowa, a ja mam słaby odbiór Mateusza przez tego Skype'a, czyli zawiesza się głos, zawiesza się obraz i utrudnia mi to pracę. Czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna tego stanu, że ta łączność jest niedoskonała? Czy tam ktoś jeszcze z tych ciemnych manipuluje w tej sprawie? Oczywiście. Wszystkich tych ciemnych majstrów. Zapraszam w pole Mateusza wszystkich, którzy jeszcze kombinują na obecnym etapie, w czasie nawet tej sesji, że ta łączność jest paskudna. Mają się zjawić. Jest ich wielu. Dobrze, wszystkich zamrażasz. Muszą stanąć tak pokornie
pokornie. Oni nie są głupi, oni nie przyjdą wszyscy. Jeszcze tam pozostaną? Gdzieś po boku rezerwy jakieś mają? Im bardzo zależy, żeby nasze połączenie nie było doskonałe. Ja rozumiem, no bo ze strachu oni takie tego. Ale ja na twój rozkaz, ponieważ ty jesteś kreatorem w swojej sprawie, w swoim polu, wszyscy muszą się zjawić. Wszyscy naraz. Do ostatniego. Od sprzątacza, od nich do najwyższego wodza. Wszyscy się muszą zjawić. Są. I teraz im powiedz. Swoim głosem, stanowczo, zdecydowanie, wyjaśnij, że oni nie mają nic do gadania w twoim polu i ty na podstawie boskiego prawa odcinasz ich wszystkich, niech sobie idą do swojego świata, a ciebie muszą i już to robią, zostawiają cię w spokoju. Wszystkie zakusy pod względem zakłócenia tej łączności między mną a Mateuszem zostają wyeliminowane i ta łączność już będzie prawidłowa i bez zakłóceń. Powiedz im to. Powiedziałeś? Oni mówią, że i tak zostawią coś. A guzik, prawda? Nic nie zostawicie, bo nie macie takiego prawa, ponieważ Mateusz wam na to nie zezwala. To jest jego pole, jego świat, jego kreacja. A wasze zakusy na nic się nie zdadzą. Chyba, że kiedykolwiek Mateusz podpisał jakiś cyrograf, jakieś zobowiązanie, jeśli coś takiego jest, to w tej chwili Mateusz sobie to przypomina. Było coś takiego, Mateusz, w twoim, we wszystkich wcieleniach od początku? Nie. Nie było. No widzicie, pasożyty, nie macie prawa. I teraz Łukasz, powiedz im, Mateusz, nie Łukasz, powiedz im, poszli w swój świat, otwórz im ich portal, odcinasz wszystkie więzi, które do tej pory oni sobie roszczyli jakieś prawa, wszystko to odcinasz i ich po prostu wypraszasz raz na zawsze. Muszą wyjść po kolei, jak mówiłem, od sprzątacza aż do najwyższego wodza. Wszystko won. Idą. Nie są zadowoleni, ale idą. Bardzo dobrze, bo muszą. Jak ostatni się wycofa, bo musi. Nie chcemy ich niszczyć, bo to nie nasza rola, żeby ich unicestwiać. No, Bóg wszystko tam tak po swojemu pozałatwia, ale w stosunku do ciebie, Mateusz, już nie mają żadnych praw i możliwości. I zatrzaskujesz za nimi drzwi, portal, pieczętujesz. Zamknięte. I od tej pory łączność między mną a tobą na Skype'ie przebiega bez zakłóceń, tak? Tak jest. Okej. Okay. Dobrze. To teraz Anno. Popatrz w całą energetykę Mateusza. Czy tam coś jeszcze, oprócz tego, cośmy już zrobili, jeszcze coś szwankuje? Czy jest tam może jakieś tam pozostałości, jakieś implanty, jakieś urządzenie, jakieś coś, co nie jest Mateusza własnością, tylko jakaś obce pamiątki, mówię w cudzysłowie pamiątki, jakieś resztki, jakieś instalacji tego. Poprzeglądajcie to wszyscy, proszę. Łukasz, też to szukaj w swoim ciele. Anna, szukaj. A ty, El, ewentualnie
inspiruj ich do tego, żeby oni dokładnie to wszystko poznajdywali. A jeśli coś tam jest, to to zaraz usuniemy. Tylko blizny i pozostałości, ale nie ma samych implantów. Zawiesiło się, cholera. Och. Powiedziałeś tylko i co dalej? Tylko blizny. A, bliznami sobie tam damy radę oczywiście, jak zwykle energetycznie. A to może nawet to zrobić Anna, ponieważ ona tam ma uprawnienia energetyczne mocne. Anna, wszystkie te blizny trzeba wygładzić, usunąć, zapełnić energią, wyczyścić. A ty, Łukasz, to widzisz, co się tam dzieje z tymi wszystkimi bliznami. I mi opowiadaj, żebym był zorientowany, jak ten proces przebiega. Wygładzają się, zmniejszają się. Aha. Prawie już ich nie widać. Do końca niektórzy. No, chyba, że to jest proces i tam to jeszcze potrwa jakiś czas, ale już finał jest pozytywny już w niedługim czasie, tak? Za niedługi czas już ich nie będzie widać w ogóle. Okej, okay, dzięki. Dobrze. Mateusz, jak tam ten zamrożony? On jeszcze jest, czy został też przepędzony razem z całą tą ferajną tych ciemnych? Zabrali go ze sobą. Ten, który był w czasie operacji. Tam jest w cieniu. Cośmy go sprawdzali. On nie mógł samemu się przemieszczać, oni go zabrali. Mhm, wiadomo. No i dobrze. Czyli teraz jeszcze ty, Mateusz, porozglądaj się dookoła w tym swoim najbliższym i dalszym otoczeniu. Czy tam jeszcze ktoś jest, który ma jakiś interes, czy to brudny, czy to pozytywny, bo to zaraz rozstrzygniemy. Czy tam ktoś jest, z którym nie rozmawialiśmy do tej pory? Nie, chyba już nie. Dobra. To teraz, Mateusz, to będzie w dalszym ciągu próba twoich możliwości, twoich i twoich pomocników ze strony światła. Przenosisz się tu do mnie, do mojego domu, na drugą stronę łącza internetowego i zobacz mnie, jak ja teraz fizycznie wyglądam. Widzisz mnie? Tak. Widzę. Opisz, jak mnie widzisz. Średnia budowa ciała. Jasne włosy. One są po prostu siwe. Taki, mój dziadek ma taką siwość włosów. Tak. Jakie mam długie te włosy? Takie jak mój dziadek. Jak mężczyźni, normalne. Niedługie w każdym razie. No to błąd. Ja mam długie włosy, z tyłu one są wprawdzie już rzadkie, ale długie, wiązane w kucyk, nie wiązane na gumkę. Czyli jeszcze raz się przyjdzie. Ale ja nie widzę z tyłu, ja widzę z przodu. No to się przesuń z tyłu mnie, poglądaj dookoła zresztą.
dłuższe z tyłu. Wyraźnie dłuższe. Dobrze. Powiedz nam, czy w tym pomieszczeniu, w moim otoczeniu, są jakieś istoty bezcielesne? Ale pozytywne. No i całe szczęście i się cieszę. Powiedz nam, kogo widzisz, jak widzisz te istoty? Mężczyzna i kobieta, szczupli, wysocy. To jest jakaś grupa? Oni są podobni do siebie. Nie wiem, może to brat i siostra, nie wiem. Albo pochodzą z jakiegoś jednej grupy jakiejś, coś takiego. Zresztą oboje są wysocy i szczupli. Może to jako, nie wiem jak to nazwać, plemię albo coś takiego. Mówisz, ilu ich jest tu ze mną? Dwoje. Jakbyś wzrost określił? Jeśli ja mam te 178 powiedzmy, to oni ile mają? Około 2 metrów. Czyli trochę wyższy ode mnie, tak? Tak. Dobrze, ja się do nich zwracam, ponieważ ja nie wiem, kto to jest. Pierwszy raz mam okazję zobaczyć. Do nich się zwracam, a ty, Mateuszu, słuchaj, co oni na to. Ja się ich pytam. Powiedzcie mi, moi drodzy, kim jesteście? Jaką rolę pełnicie w moim życiu? Skąd jesteście? Pilnujemy cię. Jesteśmy po to, żeby ci się nic nie stało. Żeby mi się nic nie stało? Tak. Macie jakieś imiona? Leja. Laja. Laja? Tak. A drugi? Kaj. Kaj? Skąd ty jeszcze się tutaj plączysz ko mnie? Chyba już kiedyś rozmawialiśmy, tak? Kaj. Tak. Witaj. Dobrze. To teraz jeszcze Mateusz. Ja tu zapraszam. Nie wiem, dlaczego nie przyszedł. Chodzi o mojego anioła stróża. Demetriusza. To jest istota skrzydlasta, anioł z tych, powiedzmy, funkcji takich, tych podstawowych, pilnuje moich interesów, fizycznie bardziej. Demetriusz, jesteś? Jestem. Jak dzisiaj jesteś ubrany? Jak cię Mateusz widzi? Jaki kolor skrzydeł masz? Biel z błękitem. Jasny błękit. Cholera, to łącze jednak jest paskudne. Ale to potem. Dobrze, to nie jest takie istotne, jak ty wyglądasz, ale istotne, że jesteś. Dziękuję za opiekę. Jeśli chodzi o te sprawy fizyczne, to u mnie jest wszystko w porządku. Mówię o sprawach materialno-fizycznych. I proszę o dalszą opiekę. A teraz zapraszam, żeby przybrała swoją formę, taką normalną formę, Helena. Helena, mogę powiedzieć, moja przyjaźń.
Jest niedaleko, ale nie chce przyjść. Co stoi na przeszkodzie, Helena? Co jest? Pytania? Jeszcze raz? Pytania. Ona tak w jakim mówi? Sensie? Że mogę zadawać teraz pytania, czy co to znaczy? Nie, że pytania leżą na przeszkodzie. Ona nie chce przyjść ze względu na pytania. Na pytania przez kogo zadawane? Ciebie. Nie? A skąd ty wiesz? Ty chyba dużo więcej wiesz. Skąd ty wiesz, chciałem powiedzieć, jakie pytania ewentualnie ja bym zadawał, choć nie mam żadnych przygotowanych, powiedzmy. Ale wiem, jakie możesz zadać. Możesz wyjaśnić, dlaczego nie możesz ewentualnie odpowiedzieć na te pytania teoretyczne? Ja nie chcę na nie odpowiadać. Nie chcę, żeby mi je zadawano. Czymś to grozi mnie? Nie blokowi fizycznemu? Ci, którzy usłyszą na nie odpowiedź, mogą być zagrożeni. A, lepiej, żebym nie wiedział, tak? Tak. No dobrze, no ja to chyba rozumiem, muszę to przyjąć. No dobrze, jeśli ty nie możesz w jakiś sposób, no to oczywiście dziękuję, ale dobrze, że wiem, że jesteś wprawdzie daleko, a powiedz nam, kiedy ewentualnie będzie okazja takiego bliższego pogadania, że będę w takim sytuacji, w takim nastroju, że ewentualnie te teoretyczne pytania by były dla ciebie tak jakby możliwe do przedyskutowania. Kiedy nastąpi taki moment, taka okazja. Niedługo, nie będzie to długo. No dla ciebie niedługo, a dla mnie też niedługo? Z perspektywy twojej niedługo. Aha. No to fajnie, to fajnie. Dobrze. To teraz jeszcze chciałem się dowiedzieć tych dwóch szczupłych, wysokich, a ja, Kai. Czy wy macie jakieś ciała bardziej fizyczne niż energetyczne? Gdzieś tam. Tam, gdzie żyjemy, mamy ciała materialne, fizyczne. Mhm. A gdzie to jest? Gdzie wasze ciała są w tej chwili? Tak daleko, żebyście nie zrozumieli, że tak może być daleko. Akurat pod tym względem to chyba ja mam dość wyobraźni, bo mogę z tego. Żyjecie na jakiejś planecie konkretnej, czy macie jakiś statek, matkę, czy jak na statku przebywacie? Planeta. Lata świetlne są od was. Wiem, ale w jakich... Zapytałem, czy na jakiejś planecie, czy na jakimś statku? Planeta. Lata świetlne od was.
bardzo daleko. To jest planeta podobna do Ziemi, czy to jest całkiem co innego? Bardzo podobna do Ziemi. Przerwało? Nie dosłyszałem. Bardzo podobna do Ziemi. No i stąd te nasze ciała fizyczne są trochę podobne, tak? Tak. Okej. My jesteśmy trochę myśli. Grawitacja. Aha. Wy jesteście mniejsi, bo wasza grawitacja jest silniejsza. Przerywa. A może wy macie taką technikę w porównaniu z tą ziemską techniką. Wasza technika jest dużo wyższa, czy w ogóle nie potrzebujecie techniki? My w ogóle nie używamy techniki. Nie mamy maszyn. Nie macie maszyn. A powiedzcie mi, jak z waszego punktu widzenia wyglądają te przeszkody natury, łącza między mną a Mateuszem? Bo ja chciałem z niej współpracować, a w tych warunkach takich, tych utrudnienia, bo ta się zawiesza i wizja, i konia, czy to można naprawić jakoś? To niedługo przejdzie. To pozostało, niedługo trwało. Aha, czyli to wszystko przejdzie. No to dobrze. Czy na waszej planecie spotykają was jakieś przeszkody, jakieś trudności w funkcjonowaniu, w byciu po prostu? Czy u was już jest, powiedzmy, ten bardziej rajskie życie? Bardziej takie bezproblemowe? Wy nazwalibyście to rajem. A wy jak to nazywacie? Naszą planetą. Z naszej perspektywy istnieją jakieś problemy, ale z waszej nie byłoby ich w ogóle. To już spróbuj powtórzyć, bo się zawiesiło i nie słyszałem. Macie zawieszone. Jesteście wielokrotnie bardziej rozwinięci od nas. U was nie ma praktycznie problemów. A te, które mogłyby zaistnieć, potraficie szybko rozwiązać. Okej, dziękuję za wyjaśnienia do tej pory, ale jeszcze zapytam o taką sprawę. Czy z waszej planety, wy jako istoty, pomagacie mnie, ale czy inni ludzie, którzy żyją współcześnie, w tym samym czasie co ja, również są otaczane opieką przez waszą rasę, przez waszych pobratymców? Tak. Ale wszyscy ludzie? W sposób ogólny. Na przykład grupy ludzi lub narody. Tak to można powiedzieć. Ty jesteś specyficzny. A z waszego punktu widzenia, na czym polega ta specyfika mnie?
potrafisz pomagać. Potrafię i lubię i chcę. Przy okazji zapytam, jak się perspektywicznie to ewentualnie ta moja działalność rozwija, czy się zwija, jak to wygląda? Rozwija się. Tak. A za niedługi czas rozwinie się wielokrotnie bardziej. Czy nastąpi jakieś wydarzenie ogólnoziemskie, czy może jakieś wydarzenie w moim życiu indywidualnym, że nastąpi to takie znaczące zwiększenie moich możliwości? Będzie to dla ciebie łatwiejsze. Tak. Będziesz miał większe możliwości. Możliwości. A czy jest to związane z jakimiś znaczącymi zmianami ogólnoziemskimi? To nie tylko Ziemia, to więcej niż Ziemia. I to jest w trakcie dziania się, czy to się tak, zacznie? To się dzieje teraz. Czy możecie coś powiedzieć na temat tego świrowirusa, jak my to nazywamy, co się dzieje na Ziemi, kiedy ten cyrk się skończy w końcu? Jeszcze to potrwa. Potrwa. Ludzie są głupi. To wie. Ludzie są tchórzliwi. Ludzie są słabi. Kiedy to wszystko pokonają, on sam odejdzie. Aha. Czy w tej chwili jest jakaś osoba, czy grupa osób odpowiedzialnej za te jakby wytworzenie tego wirusa i wytworzenie tego horroru, tego strachu. Jest jakaś grupka taka, powiedzmy, niezbyt liczna, że można by było określić, kto odpowiada z ludzi, bo ja wiem, że to wszystko jest inspiracja tych ciemnych, ale na ziemi ludzi, którzy to jakby są odpowiedzialni za to. Bardzo ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo to te osoby nie są ze sobą bezpośrednio powiązane i one nawet nie wiedzą o istnieniu tych następnych. Aha. One były inspirowane z zewnątrz ich działania. Ci wyżej im kazali to zrobić. A oni sami nie wiedzieli nawet, co robią. Kogo masz na myśli, jeśli możesz powiedzieć o tych wyżej? Czyli jakieś istoty również biologiczne, gdzieś tam powiedzmy... Energetyczne, tak? Tak. No dobra, to te wszystkie odpowiedzi chyba poszerzyły troszeczkę wiedzę na ten temat. To się układa wszystko w całość, to tam wszystko mniej więcej wiem. No to ja wam dziękuję. Dziękuję za opiekę. Proszę o dalszą opiekę i może pogadamy jeszcze niedługo, tak? Tak jest. Dzięki. Teraz zwracam się do Mateusza. Jest z tobą twoja Anna, twoja dawna, ukochana partnerka, którą byłeś w jakimś tam wcieleniu długo, bo około roku. Czy uważasz, że Anna też będzie miała coś na ten temat do powiedzenia, ale ja ciebie pytam. Czy w dalszym ciągu prosisz ją o opiekę i pomoc
to jakby ciągnie, ale on się tylko w razie potrzeby z twojej strony, Mateusz, jak poprosisz to, żeby do ciebie przychodziła, a zwalniasz ją z tego takiego obowiązku stałego przebywania w twoim, no powiedzmy, w twoim polu. Jak ty to, Mateusz, widzisz? I później zapytam Annę, jak ona to widzi. Uważam, że ona powinna sama zadecydować. Słusznie, to teraz wracam się. Byłeś świadkiem całej tej sesji, Anno. Masz możliwość w tej chwili tak jakby zakończyć swoją misję tego działania energetycznego, tak jakby à la longue, i możesz przejść na wyższy poziom świadomości, wibracji i tak dalej, na wyższe światy. I jak, co ci serduszko twoje podpowiada? Co byś chciała jeszcze działać w stosunku do Mateusza? Chcę z nim zostać i mu pomagać. Ale wiesz, że w każdej chwili możesz przejść na tak jakby wyższe poziomy wibracyjne i zająć się dodatkowo innymi wyższymi sprawami. Wiesz o tym, tak? Wiem, już od dawna miałem taką możliwość. No oczywiście, że tak. No dobra, to teraz Mateusz, podziękuj Annie za opiekę. Przypomnij sobie w tej chwili, jak to było fajnie, gdy byliście w ciałach fizycznych. No i to by było na tyle. Teraz jeszcze raz, Mateusz, porozglądaj się w moim tutaj otoczeniu, czy tam jeszcze ktoś coś. Wszystko jedno. No, ciemnych to raczej nie ma, ale może ktoś tam jeszcze. Miałem parę znajomych takich figlarzy w tamtym mieszkaniu. Takich sympatycznych tamtego. Czy oni jeszcze tutaj się kręcą gdzieś w tym nowym mieszkaniu, czy już zostali w tamtym starym? Nie ma nikogo? To takie duszki, trochę psotniczki, psotnicy, trochę tacy żartowisie. To coś niedużego jest jeszcze. No, no. Halo, powiedz, no, który z was jeszcze się tutaj kręci koło mnie? Podaj swoje imię. Jak? Jonathan? O takim imieniu to nie znałem, ale dobrze. Powiedz nam, mój drogi, czym się zajmujesz w moim świecie? Co działasz? Bawisz się, czy po prostu nudzisz się? Dużo się bawię, ale staram się, żeby było wszystko poukładane, wszystko działo się tak, jak ma się dziać. Nie było problemu. No, no fajnie. Oczywiście, jeśli jest, lubisz taką funkcję tego, no to, no to proszę bardzo. Pomagaj. Dobrze, Mateusz, teraz powiedz nam, jak się czujesz? Dobrze. Bardzo dobrze. To ja teraz proponuję ci, ażebyś jeszcze bardziej podniósł swoje wibracje, bo udamy się w podróż wyżej, w światy wyżej wibrujące, na taką wysokość, co będzie to dla ciebie korzystne i dostępne przede wszystkim, bo to, wiesz, wszystko zależy od rozwoju człowieka, jak daleko w te światy może zaglądać. I nie chodzi mi o światy astralne, energetyczne, tylko o światy już za granicą energetyki, a już można by powiedzieć światy duchowe.
Chcę, żebyś podniósł swoje wibracje na tyle, żeby to było możliwe, ale to nie zależy od twojej woli, tak jakby, tylko tak jakby twoich możliwości w tym momencie, tu i teraz, jak wysoko możesz się podnieść. Poczuj wzrost swoich wibracji. Czujesz, jak one wzrastają? Tak. To maksymalnych, bezpiecznych wartości podnieś sobie te wibracje i podnosisz się w górę. Bo ja nie wiem, czy masz pojęcie, jak wygląda podział w te sfery energetyczne i duchowe, w te poziomy. Powiedzmy, ale to ktoś ci to podpowie. Na jaki poziom energetyczny możesz w tej chwili się podnieść? Według mojej nomenklatury powyżej piątego poziomu. Możesz wyjść? Ósmy. To jest bardzo wysoko. To jest bardzo wysoko. To jest już pod koniec energetyki, ale następny próg to już o światy duchowe. To jest bardzo wysoko, bo to się rzadko zdarza wśród ludzi w ciałach. I jesteś właśnie na tym ósmym, na górnych poziomach ósmego poziomu. Porozglądaj się i zobacz istoty, które tam przebywają na stałe. Opisz mi te istoty. Widzę mężczyznę z brodą. Przywitaj się z nim i zapytaj go, czym się zajmuje, jaka jest jego rola w ogóle w uniwersum. On spisuje historię, to co było. On ma wgląd w całą przeszłość? Tak. Ta przeszłość, do której on może dotrzeć, najdalsza przeszłość, do jakiego momentu może dotrzeć? Chwilę po początku. I w jakiej postaci, w jakiej formie on wtedy może to był, uczestniczył w tych wydarzeniach? Obserwował to. Obserwował. Czy możesz zaglądnąć w każde wydarzenie, które się zdarzyło na Ziemi, naszej planecie Ziemia, na przestrzeni całej historii Ziemi? Możesz w każdym szczególe znaleźć te momenty? Są takie, w których mogłam zobaczyć wszystko, każdy tak? Szczegół. A są takie, które widać tylko ogólnie. Tak, a jeśli bym zapytał, ja nie, w tej chwili nie pytam, tylko teoretycznie. Czy masz wgląd w indywidualne losy dusz na Ziemi? Przez cały czas istnienia duszy? Tak jak we wszystkie wydarzenia, niektóre bardzo dokładnie, a niektóre tylko ogólnie. I masz możliwość podzielenia się tą wiedzą? Czy są tematy, które są tak jakby zabronione, nie wolno ci o nich mówić? Są takie, o których nie wolno mówić. Czego ewentualnie, jakie obszary, jakie dziedziny są te jakby zakryte dla nas? Nie mogę tego powiedzieć. Okej.
Masz jakieś imię, bo jeśli by zaszła może potrzeba, czy może nawet tylko chęć poznania, jakie masz imię, żeby cię wezwać i ewentualnie poprosić o wyjaśnienie? Zawsze. Imię? Zawsze. Zawsze? Zawsze to jest twoje imię? Tak. Ciekawe. Czy to, to zawsze coś symbolizuje? Ja byłem od zawsze. A, ty byłeś od zawsze. Dobrze. I ewentualnie przy współpracy z Mateuszem mogę cię poprosić, tak? Rozmowę. No, co będę mógł powiedzieć, to powiem. Okej. Czy znasz istoty, czy na tym poziomie, gdzie teraz jest Mateusz, czyli ten ósmy, są istoty, które mają również wgląd w przyszłość? Bo ty mówisz do tyłu. A na przyszłość są takie istoty znane ci? Są. Na ile one byłyby chętne uchylić rąbka tej wiedzy na temat przyszłości? Bo są ludzie, istoty, które mają niby mają taki dar, że mogą zaglądać w przyszłość, w różną. Jakieś wróżki, jacyś wizjonerzy, jacyś tego. Znasz takie istoty, które udzielają prawdziwych informacji? Tak. Powiedz nam teraz ogólnie, do jakiego czasu, momentu od teraz ten wgląd w przyszłość jest bardziej tak jakby konkretny? Czy to się zmienia, mówię o tych konkretach, w miarę oddalania się tej przyszłości, czyli wyjaśniając, ta bliska przyszłość jest bardziej tak jakby do przekazania, a dalsza przyszłość już jest mało precyzyjna i nie do końca pewna, tak? Dokładnie. No tak, nic nowego. Okej. A powiedz mi, dlaczego niektórzy ludzie zajmują się takimi rzeczami, bardzo to lubią i cenią to u siebie. No to, że cenią, no to raz, że niektórzy faktycznie cenią dla wyższych idei, a niektórzy po prostu z ego jakiegoś tam troszeczkę za bardzo wybujałego. Od czego to zależy, że niektórzy mają, mówię o ludziach, którzy się tym zajmują, bardziej trafne te wszystkie te jakby wizje z przyszłości, a niektórzy po prostu plotą banialuki. A wierzą w to, że to jest najprawdziwsza prawda. Wielu z nich nie ma żadnych możliwości, to tylko kłamcy. Ale są tacy, którzy dużo wiedzą. Ci, którzy wiedzą, oni są wrażliwsi. Oni potrafią odczuwać. I przez to wyłapują niektóre przekazy, odczytują je i w ten sposób widzą to, co się wydarzy. Dobrze, a teraz jeśli możesz mi odpowiedzieć, to odpowiedz, wyjaśni mi taką kwestię. Odnajdywanie ciał, ludzi, osób i rzeczy, które się, po prostu się zagubiły lub nie wiadomo gdzie są, a komuś zależy na to, żeby się dowiedzieć, gdzie na przykład jest ciało lub osoba żyjąca w ciele. Na czym to polega, że niektórzy mają taką możliwość? Jak na przykład nasz Jackowski. On, widzę. Na czym technicznie to polega? Bo znalezienie, to jest moje wyobrażenie, że istoty, które nie żyją,
to po prostu nie mają nic, nie ma żadnych przeszkód, żeby ujawnić, gdzie są ich ciała w danym momencie. Już nie żywe, bez tego. To jest, powiedzmy, dla mnie zrozumiałe. Ale na przykład są ludzie żyjący w ciałach z duszą, a ich jest dużo trudniej znaleźć niż te ciała już bezduszne. Na czym to polega ta różnica? Bo żywi nie chcą, żeby ich znaleźć i zafałszowują ślady po sobie. Ten, tak który chce ich odszukać, ma problemy, bo ślad energetyczny jest zafałszowany. Rozumiem. Tak to sobie wyobrażałem. No to jakoś intuicyjnie ta wiedza była we mnie. Dobra. Dziękujemy Ci za te wyjaśnienia i za to, że tam umożliwiłeś Mateuszowi, żeby Cię zobaczyć zawsze, mój drogi. No i do ewentualnego zobaczenia. Odszedł? Tak. Dobra. To teraz już może nie będziemy wzywać nikogo personalnie, ale porozglądaj się jeszcze, jak wygląda to otoczenie tam, gdzie przebywają te dusze, gdzie ten ósmy poziom. Jak widzisz tam ten świat? Jasno. Tak. Czy są tam zwierzęta w tamtym świecie? Mówię o tych wyższych zwierzętach, o ssakach. Nie widzę żadnego. Nie ma. To tylko są istoty bezcielesne, tak? Na, powiedzmy, dość jednak w zróżnicowanym poziomie, bo niby poziom ten sam ósmy, ale niektórzy mają to jakby wyższe kompetencje, a niektórzy są to jakby niższe te kompetencje, tak? Jest. Oho. To powiedz nam jeszcze, wędruj teraz na dół troszkę, ale powoli. I powiedz nam, gdzie się kończy, na którym poziomie obecność energetyczna zwierząt, tych wyższych. Na siódmym są. Na siódmym są. Czy wszystkie zwierzęta, czyli wszystkie gatunki, czy jest ograniczona ilość na tym siódmym? Tylko kilka. Na przykład, kto tam jest? Wilk. Aha. Orzeł. Aha. I słoń. A na przykład delfin? Woda. Delfin. I w wodzie nic więcej, prócz delfina. Mhm. Okej. Okay. Czyli faktycznie te wyższe zwierzęta. A powiedz nam, na którym poziomie, czy w ogóle na jakimś tam poziomie tym energetycznym są zwierzęta typu jakieś insekty, jakieś tam, no wiesz, no dość prymitywne, jakieś tam. Na pierwszym są.
A na którym poziomie energetycznym były, powiedzmy, dinozaury, wielkie gady? Na czwartym i na piątym. Aha. Zależy od gatunku. Aha. Agresywne były wyżej. Agresywne? Tyranozaur. Był wyżej. A od czego to zależało? Od właściwości mózgu? Inteligencja była bardzo ważna. A powiedz mi, gdzie się kończą zasięg możliwości reptilii? Słynnych obecnie reptilii. Do jakiego poziomu one sięgają? Są na szóstym. Tak. Są na siódmym. Tak. Są na ósmym. Na ósmym niewiele, ale na dziewiątym nie widać. A na ósmym to są reptile, czy ich z naszego ludzkiego poziomu, czy to są reptile, bo ogólnie tak jest przyjęte, że reptil to ciemny, ale te reptile z ósmego poziomu należą do świata światła czy ciemności? One są wyjątkowe. Jest ich bardzo niewiele. Tym łatwiej ci określić. One potrafią żyć i w takim świecie. I w ciemnym, i w jasnym? Tak, dlatego są wyjątkowe. Aha. No, Bozia tak to poukładała, tak to jest. Dobrze. To chyba zakończymy sesję. Wyprowadzę się z transu. Ale zanim, to jeszcze się doenergetyzuj do takiego poziomu, żebyś się czuł bardzo, bardzo dobrze, bardzo sprężyście, że tak powiem, tak, wiesz, pełen powera, takiej radości życia i takiej pewności siebie. Wiesz, że jesteś człowiekiem z łukiem i ze strzałą. Wiesz, że dążysz do swojego celu zaplanowanego. Poczuj tą swoją rolę, tą swoją siłę, te swoje przekonania. Czujesz to wszystko? Tak. Okej. I tak pozostanie, nawet jak wyjdziesz z transu. Może to być nawet w świadomości w twojej, a na pewno w podświadomości pozostanie. Okej, to teraz się wybudzę. Będę liczył do 5, ale jeszcze przedtem pozostawiam taką sugestię postsynaptyczną w twojej podświadomości, że następne połączenie między nami, wprowadzenie w trans, będzie krótsze, tak jakby bardziej mobilne, szybsze i głębsze. Pozostanie to w tobie. A teraz się wybudza. Będę liczył do 5.
Jeden. Wracasz do siebie. Wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co się dzieje. Dwa. Poczuj swoje ciało, które jest silne, sprężyste, sprawne. Poczuj. Trzy. Porusz tymi swoimi mięśniami. Oddychaj głębiej. To energetyzuj się na miarę funkcjonowania normalnego w życiu biologicznym w ciele. Cztery. Pozostaje zadowolenie z tego, co robisz. Pozostaje pamięć tego, co było w sesji. Pięć. Możesz otworzyć oczy. Hello. Jak się czujesz? Super. Super. Dobrze. Wszystko pamiętasz? Tak. I tak pozostanie. Odnośnie problemów twojej mamy, to jeszcze nie na tym etapie, ale to jest wszystko do zrobienia w przyszłości. Za zgodą mamy po prostu nie musi być obecna, ale przyślę mi wszystkie te swoje problemy, zagadnienia na piśmie, na maila i ty będziesz medium i będziemy rozmawiać z twoją mamą, ale ona nie musi być obecna. Okej. Okay. Tylko musi na to wyrazić zgodę. Tyle. Będę to publikował. Dobrze? Oczywiście. Okej. Okay. Czyli do następnego razu. Ten następny raz nie będzie odległy. Będzie to jeszcze przed przyszłą niedzielą. Czyli wcześniej niż za tydzień. Powiedzmy koło piątku może być. Okej. Okay. No to bye. Do zobaczenia. Dzięki.